W dniu dzisiejszym Straż Miejska Wrocławia otrzymała piękny prezent, to jest jubileuszu, a mianowicie super nowoczesny sprzęt w postaci dwóch rowerów i dwóch hulajnóg. Będziemy już mieć w tej chwili 8 rowerów, które są wykorzystywane przez nasze patrole uliczne, które patrolują tereny zielone, parki oraz miejsca tam, gdzie najczęściej rowerzyści się skarżą na naruszenie ruchu drogowego. Oraz jako pierwsi w Polsce mamy pierwsze dwie elektryczne hulajnogi, które będą wykorzystywane w patrolowaniu terenów, tak jak wały na Otodrzańskie oraz bulwary. Jest to nowoczesny sprzęt, który na pewno nas wprowadza w nową rzeczywistość. Jesteśmy dzisiaj w ratuszu przedstawić Państwu nasz nowy sprzęt, który przekazujemy Straży Miejskiej. Są to dwie hulajnogi elektryczne, nowoczesne i dwa rowery, które będą razem, wspólnie mogły służyć Państwu w zadaniach codziennych. Jest to patrzenie w kierunku pójścia w elektromobilność i mobilność nie tylko spalinową. Na pewno ten sprzęt będzie dla Państwa sprzętem, który przyda się w pracy codziennej. Idea Smart City to przede wszystkim idea, która zakłada wysoką jakość życia, a wysoka jakość życia to też komfort dla naszych mieszkańców. Te hulajnogi mają służyć Straży Miejskiej, ale bezpośrednio mają też oddziaływać na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, bo dzięki nim Straż Miejska może być bliżej mieszkańców, szybciej interweniować w ramach różnych wydarzeń, które są w mieście, ale także nadzorować to, co się dzieje w ramach ruchu i rowerowego, i hulajnogowego. To przede wszystkim szybka forma transportu na miejsce interwencji, a więc też bezpieczeństwo i komfort pracy naszych strażników miejskich.